Ulica Kozia doczeka się remontu. Przebudowa zakłada położenie nowej nawierzchni asfaltowej w formie nakładki bitumicznej. Stary asfalt zostanie sfrezowany. Wyrównany zostanie też poziom studzienek kanalizacyjnych. Prace polegać będą na tym, że na odcinku ulicy Koziej od tej nawierzchni zrewitalizowanej, czyli tej nawierzchni, która jest wykonana z kostki granitowej, aż praktycznie do wysokości Alei Dziewięciu Wieków Kielc zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. Przy samej Alei Dziewięciu Wieków Kielc przebudowie ulegnie ciąg pieszy, którego część łączy się z jezdnią wyłożoną tralinką. Ta zostanie rozebrana i zastąpiona chodnikiem z kostki brukowej. Pozostała przestrzeń dla pieszych przy ulicy Koziej przeszła modernizację kilka lat temu. Chodniki zostały tam już wyremontowane w roku 2018, także pozostała do naprawy tylko jezdnia. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, inwestycja ma ruszyć już wkrótce. Zakończenie prac przewidywane jest jeszcze w tym roku. Uzyskujemy wszystkie niezbędne zezwolenia dla przeprowadzenia tego remontu. On się powinien odbyć w tym roku, takie jest założenie. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach tzw. prac budżetowych, utrzymaniowych. Dotyczą one naprawy nawierzchni ulic poprzez wzmacnianie ich nośności.